Dzień dobry, proszę Państwa. Dzisiejszym odcinkiem, można powiedzieć, rozpoczynamy miniserię. Jeśli oglądaliście serię ze Stanów, powinniście już dobrze wiedzieć, że moją ulubioną kanapką ostatnio jest Philly Cheese Steak. Jesteśmy właśnie w elektrowni po Wiśle. To tutaj testujemy pierwszą kanapkę tego typu. Ty podobno nigdy tego nie jadłeś, prawda? No nie zdarzyło się. Także fajnie, ponieważ nowe smaki dla książula. Zobaczymy, jak mu to smakuje. No i przede wszystkim sprawdzimy też to, czy te polskie mogą równać się tym amerykańskim kanapkom. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Tak jak już mówiłem, elektrownia po Wiśle. To tutaj znajduje się pierwszy lokal tego typu, Philly Finest. Dzień dobry. Dzień dobry. Dla mnie będzie Philly Classic. Z frytkami czy bez? Bez frytek, bez. Chcesz do picia? Nie, dziękuję. Będziecie na filmie. Głodny? Głodny, strasznie głodny. Mamy zamówioną pierwszą kanapkę. Jak to powinno wyglądać? Mięciutka bułka, dobrze wysmażony stek, bez żadnych ścięgien i innych przeszkadzających elementów. No i przede wszystkim dużo roztopionego serka. Tak to powinno wyglądać. W niektórych miejscach jest jeszcze farsz pieczarkowo-cebulowy. Nie wiem, jak jest tutaj, sprawdzimy. Odebrałem zamówienie, czas oczekiwania to około 6 minut. No, wygląda przepysznie. Ale czy też tak smakuje? Mięciutka bułeczka, to już czuję, taka właśnie powinna być. Serek roztopiony, mięsko wołowe. Stek. No i tutaj jest akurat wersja z papryką. Nie będzie ci to przeszkadzało? Nie. Bardzo dobrze, bo te kanapki są przecinane na pół, czyli od razu mamy taką porcję dla mnie i dla książula. Świetnie. Sprawdźmy to. Mięso, które mamy tutaj w tej kanapce, jest przepotężnie gorące. No i tutaj jest właśnie ten farsz z cebuli dodatkowo. Moim zdaniem to na duży plus, ponieważ to dodatkowo podkręca smak. Na razie jest bardzo przyjemnie, zobaczymy jak dalej. Przede wszystkim dla mnie tutaj najważniejsze jest to, aby w tym mięsie nie było, wiesz, żadnych takich niepożądanych elementów, żeby nie robiło się tak aż niesmacznie. Jeśli czegoś takiego nie znajdziemy w całej kanapce, no to będzie bardzo dobrze. Fajna ta bułeczka, taka świeżutka, jest człowieku mięciutka. Ostatnio tego typu kanapkę jadłem w Filadelfii i powiem ci, że ta jest bardzo, bardzo zbliżona. Jest tutaj bardzo dobrze wysmażone to mięso, pyszny ten serek, taki ciągnący się, świeża bułeczka, wszystko tutaj gra. W restauracji w Filadelfii, w której byłem, widziałem, że to mięso, które jest tutaj wkładką, było tam po prostu nacięte i mieli taką stertę. Dlatego tam przygotowanie tej kanapki trwało prawdopodobnie 35 sekund, bo zamawialiście i od razu mogliście ją odebrać. Tutaj trochę dłużej trwa przygotowanie tej kanapki, ale przez to ona jest dużo bardziej ciepła. Tamta nie była tak gorąca. A ta jest taka, że aż parzy. Połówka zjedzona, no moim zdaniem jest to top, ale zobaczymy jak inne lokale w Warszawie. Bratku, musisz tego spróbować, no bo ja uważam, że jeśli nigdy tego nie jadłeś, moim zdaniem zakochasz się. No jest tu mięso, ser i dobre pieczywo. No pokaż, pokaż. Philly Cheesy Steak, tak? Bułeczka od razu, wiecie co czuję pod palcem, jakbym burgera w Radomiu dostał. Jest też taka sprężysta, taka miękka, taka spompowana. To trochę wygląda jak bułka z pieczarkami ze starówki starych. No ale nie ma pieczarek. Dużo osób też myśli, że to są hot dogi. Nie ma pieczarek? Tej nie ma akurat. No dobra, wjeżdżamy, słuchajcie. Dla mnie nowość, spróbujmy jak to smakuje. Ty się zajadałeś, widziałem. No jestem bardzo ciekaw. Nie ma tu niczego, co mogłoby mi nie smakować. To mięsko jest tak delikatne, kruche, rozpływa się wręcz w ustach. Otula je ten ser cheddar tutaj. Przydałoby się tu jakiś jalapeno delikatnie, albo troszeczkę jakiegoś czerwonego sosu jeszcze na górę. Bardzo smaczne. To nie wiem, czy cię miło zaskoczę, ale w niektórych lokalach jest dużo więcej wersji takiej kanapki i masz na przykład z pieczarkami właśnie, na ostro też są, więc może znajdziemy i właśnie takie przetestujemy. Bardzo dobre robotę tutaj robi to mięso na pewno. Jest przyprawione mocno, to jest dosyć słona pozycja. Mocny, wyrazisty smak ma ta kanapka, to nie jest jałowa rzecz, wiesz, to już jest taka, no pod taką chamską kanapkę podjeżdża. No tak. No jest dobra, no i serka jest dużo. Do zjedzenia ponownie na pewno. Za taką kanapkę w elektrowni po Wiśle trzeba zapłacić 37 zł. Nie jest to tania rzecz, no ale uważam, że ten smak jest wart tej ceny. Mogliby jakieś fryteczki dorzucić za to 37. No, w tej cenie. Nie wiem jak to cenowo wypada w innych lokalach, no bo tak jak wiecie, jadłem to pierwszy raz, ale najważniejsze jest to, że było naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Chcę już następną. Jedziemy do następnego lokalu, który nazywa się Hollywood Bar and Restaurant na ulicy Chmielnej. Widzimy się na miejscu. Mam pytanie, może jeszcze kolega zdjęcie? Pewnie. Steaka testowaliście z Jeffsa? Jeffsa jeszcze nie. Jesteśmy. Chmielna 98 przez 14, proszę Państwa. Hollywood Bar and Restaurant. Tutaj już w menu widziałem, jest dużo więcej do wyboru tych Philly Cheese Steaków. No i myślę, że tutaj spełnimy twoje marzenie i może weźmiemy na ostro też jakiegoś. Można, można. Tak naprawdę są tu takie, jakich się nie spodziewałem. Jest w ogóle z kurczakiem, człowieku. Co ja będę dużo gadał? Wchodzimy i sprawdzamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszliśmy przetestować Philly Cheese Steaki. Więc może poprosimy tak. Garlic, hot season i może weźmy ten Hollywood Special. To trzy rzeczy, tak jest. Ty, no pachnie całkiem nieźle.
dobrze się to zapowiada. Mm. Dostaliśmy już dwie z zamówionych kanapek. Jedna garlic to grillowana wołowina, czerwona cebula, sos czosnkowy, cheddar, ser gouda i natka pietruszki. A druga pozycja to jest ta na ostro hot season, w której mamy grillowaną wołowinę, czerwoną cebulę, pikantny sos, jalapeno, cheddar, ser gouda i pietruszkę. Te kanapki już nie są przekrojone, ale wziąłem sobie nóż, dlatego żeby podzielić się tutaj z moim operatorem kamery. W pierwszej kolejności spróbuję sobie tego garlika. Nigdy czegoś takiego nie jadłem, żeby było tyle sosu czosnkowego tutaj. No, bułeczka taka też mięciutka, tylko że ona jest też z zewnątrz tutaj przypieczona, dlatego jest taka, wiesz jaka? Mhm. Chrupka. Jedziemy. Mhm, serek się ciągnie. Dziękujemy. Powiem wam, że bardziej myślałem, że jest narzucający się ten sos czosnkowy, ale on jest taki tutaj dobrze wyważony. Czuć, że jest to sos czosnkowy, no ale on tutaj nie wadzi zupełnie. Ta wołowina, jeśli miałbym porównać do tej w lokalu przed chwilą, jest troszkę twardsza, ale to nadal nie przeszkadza. Nie jest to taka gumowa wołowina, jakiej nie lubimy. Bułeczka mięciutka, rozpada się. Patrz, w środku też naprawdę bardzo przyjemny, aczkolwiek myślę, że w tamtej kanapce było go trochę więcej. Nie wiem, czy przez tą bułkę mam takie wyobrażenie, że inaczej się to po prostu komponowało. No, ta bułka jest zdecydowanie troszkę większa. Dlatego może to jest takie mylne wyobrażenie. Powiem ci, że jestem zaskoczony. Nigdy nie jadłem takiej pozycji garlic. Bardzo dobra. To jest taka najbardziej klasyczna tutaj, tak? Tutaj nie ma takiego typowego klasyka. Mhm. Właśnie ten garlic jest jako taka pierwsza pozycja. No a później możemy sobie ewentualnie kombinować z ostrością albo z jakimiś innymi dodatkami, bo tutaj macie do wyboru, tak jak widzicie teraz w menu, wiele innych pozycji. No i one głównie różnią się po prostu tymi dodatkami. Bardzo przyjemne. Lepsze czy gorsze? Troszkę mniej kruche to mięso jest, przez co troszkę niżej bym to po prostu postawił. Mm-hmm. Ale to nie jest jakaś diametralna różnica. Mm-hmm. To nie jest tak, że tamto jest przepyszne, a to nie. Sprawdźmy sobie hot season. Tutaj już powinniśmy tą ostrość wyczuwać jakkolwiek. Tam jest jalapeno? Powinno być. Tutaj ta bułeczka już jest trochę bardziej krucha. Jest troszkę bardziej przypieczona. Od razu przy pierwszym gryzie czuję jalapeno. Piecze. Piecze. Nie jest to jakaś taka, wiadomo, hardkorowa ostrość, ale czuć pikanterię. To jest na pewno dla zwolenników jalapeno, ponieważ tutaj jest charakterystyczny ten posmak tej papryki. Jeśli ktoś go nie lubi, no to zdecydowanie to nie będzie mu smakowało, bo jest bardzo wyrazisty. Chyba tak lubię tą kanapkę, że one mi wszystkie smakują. Ta z czosnkiem nie jest mdła. Też ten czosnek nie jest jakiś taki mega intensywny. Tutaj znowuż mamy tą ostrość. No bardzo ciekawe połączenia. Dawaj tą, może byś spróbował jeszcze, bo tutaj w międzyczasie pan nam przyniósł tego specjala, tak? Uh-huh. Hollywood Special. Dokładnie. W kanapce Hollywood Special mamy grillowaną wołowinę, czerwony sos, specjalny sos hollywoodzki, sos ostrych, chimichurri, papryczki jalapeno, cheddar, ser gouda i chorizo pieczone whisky. W whisky, rozumiem. Hollywood Special, czyli tutaj taka najbardziej bogata wersja, wypchana po brzegi. Jedziemy. Zdecydowanie najbardziej słona jest ta kanapka. Mm-hmm. Podejrzewam, że tutaj to chorizo i te wszystkie inne dodatki powodują ten efekt, ale też nie jest najbardziej ostra. Hot season dużo bardziej ostry. Zdecydowanie po dwóch kęsach wiem, że z tych trzech, które tutaj zamówiliśmy, ta nie jest moim faworytem. Tu jest trochę za dużo tych składników po prostu, przekombinowane. Mm-hmm. Ale bardzo przyjemna, wilgotna. No ten farsz jest tak naprawdę wszędzie ten sam. Wołowina i cebula. To którą byś wybrał? Szczerze mówiąc, zależy od moodu. Jeśli chciałbym coś ostrego, pikantnego, no to tą hot season bym wziął na pewno. Ale taka podstawowa, myślę, że ta garlic tutaj jest no taką fajną odskocznią, ponieważ nie jadłem jeszcze czegoś takiego. I w ogóle jak patrzyłem sobie na menu wielu restauracji, to nie widziałem czegoś takiego. Nie widziałem takiej pozycji garlic z sosem czosnkowym. A jest naprawdę bardzo dobra. Za kanapkę garlic trzeba zapłacić tutaj 32 zł. Natomiast za tą pozycję delikatnie ostrą hot season trzeba zapłacić 34 zł. No i proszę państwa, za hollywoodzkiego specjala trzeba zapłacić 42 zł. No, jest różnica cenowa. 10 zł różnicy jest między tymi kanapkami i myślę, że skłaniałbym się właśnie ku tym tańszym tutaj. Nie są chyba tak wysoko jak ta kanapka, którą jedliśmy przed chwilą, ponieważ to jest taki klasyk klasyków. Mięso, cebula i ser. Tutaj one są już takie, wiecie, troszkę przekombinowane, troszkę takie stuningowane, no i smakują trochę inaczej. To nie jest klasyczny Philly cheesesteak, ale jest bardzo dobrze. Spróbuj, bratku. To, co tutaj od razu widać, tam chyba to pieczywo było fajniejsze. Było przede wszystkim z sezamem. Ten sezam jednak coś tam zawsze daje smaku. Mimo, że to tylko kilka nasionek na pieczywku. Bardziej jak tost to smakuje niż tam. Tamta bułeczka była jakaś taka specjalna, jakby była właśnie po to. W tej pozycji najprostszej, którą wzięliśmy, tej pierwszej, czyli właśnie garlic. Z tego, co widziałem w menu, są dwa sery. Jest gouda i cheddar. A mimo to, tam chyba mieliśmy tylko cheddar w tej poprzedniej knajpie i tamto uderzenie sera było większe. Ale dobre i nie wiem, czy ta bułeczka przypadkiem nie jest tutaj na maśle tostowana. Jest taki lekki maślany posmak. Jest to smaczne, chyba jednak wybrałbym tamto, mimo że była droższa. Tutaj ta cena też jest na plus, no bo 32 zł, tam było 37. I tym chyba bardziej się najedzie.
dajcie, bo jest więcej pieczywa. Czy jest farszu więcej? Tam bardziej tą cebulkę też było czuć, ona fajnie tam robiła. Tutaj mamy więcej maślanego posmaku, znaczy więcej, tam w ogóle nie było maślanego posmaku, tutaj on występuje. To też jest dobre, nie wiem, które bym wybrał, czy byłby sens jechać tam, jakby było daleko, wiesz. Jedno i drugie dobre. Rzeczywiście tutaj tą wołowinę bardziej trzeba pomielić. Tamta była delikatniejsza na pewno. Widzicie, jak ta warstwa serka tutaj się uśmiecha elegancko? Sporo jest tego mięsa, nie ma tak naprawdę co gadać chyba. Po prostu bułka objętościowo jest większa. Tamta była bardziej napompowana, taka bardziej elastyczna. Czuję to jalapeno, od razu czuć ostrość, ale nie wiem, czy to tabasco też nie ma przypadkiem. Możliwe, taki octowy troszkę. Charakterystyczny posmak tabasco. Ten garlic przy tym wydaje się być trochę mdłą pozycją. Ta ma więcej charakteru, jest bardziej wyrazista. No ja już wiem, że wybrałbym tą na pewno. Ale tutaj znowu ta wołowina. Wydaje mi się, że tam była lepsza, bo tam były takie paseczki cieniutkie. To aż nie musiałeś tego gryźć. Tak trochę narzekam, ale gdyby to był mój pierwszy Philly cheese steak w życiu, ten, a nie tamten, myślę, że bardzo by mi smakował. Po prostu przed chwilą jedliśmy trochę lepszego. Jakbym miał blisko tą knajpę, to bym tutaj czasem wpadł na to na pewno. To jest tu chimichurri, chorizo, czego tu nie ma, tak? Tak, dokładnie. Wypasiuna. Najwięcej sera od razu. Fajne to chimichurri, trochę jak pesto ma taki posmak ziołowy. Odświeża, chorizo zamula, ser zamula, wołowina zamula. To są ogólnie ciężkie pozycje. Ale dobre, najlepsza. Podoba mi się ten ziołowy posmak tego chimichurri. Mega odświeża. Jest, też jest bardzo to słone. To trzeba powiedzieć, że bardzo, bardzo słone. Czuć od razu w gębie, że tak powiem, że więcej się dzieje. Jest więcej tego smaku. Czy jest przekombinowana? No nie wiem. Nie powiedziałbym chyba, ale jest taka najbardziej tłusta też, no bo to chorizo nam tutaj doszło. To chimichurri też jest raczej tłustym sosem. No ale w smaku podoba mi się, podoba mi się. Każdy jest maślany posmak. To też jest fajne. Którą byś wybrał? Z tych? Chimichurri. Wypasa totalnego, ale już mi się chce pić, bo jest tak słona, ma tyle jest smaku. Jest słona, no, właśnie. Jakby dać wołowinę z tamtej, co byliśmy, do tej, podejrzewam, że byłoby tu bardzo, bardzo dobrze. Całkiem niezłe to jest. Mega mnie to cieszy, że nowa pozycja w twoim menu jest zaakceptowana. Fajnie. Czyli już możemy do Stanów lecieć, bo tam dużo na tych ulicznych takich, wiesz, straganach tego sprzedają. Już się najadłeś? Ale jak? Lecimy do następnej, ale najpierw trzeba tu zapłacić. Objadłem się, powiem wam. Podoba mi się to danie w ogóle. Myślę, że za gości w moim menu na dłużej. Fajna odmiana. Jeśli nie jedliście, to próbujcie. Ja tego nie wybierałem, bo nie jestem za bardzo stekowy. Kilka razy do steków się po prostu zraziłem, a to tak naprawdę mało ma wspólnego ze stekiem. To jest po prostu dobra wołowinka w fajnej kanapeczce z serkiem. Każdy by to lubił. Taki burger inaczej po prostu. Duża część z was w ogóle myślała, jak wrzucałem to na Instagrama, że to jest jakiś hot dog. Można tak pomyśleć, aczkolwiek no uważam, że to jest lepsza wersja hot doga, ponieważ mamy dużo lepszej jakości mięso. No. Nie mamy jakiejś pomielonej parówy, tylko mamy antrykota albo inną część wołowiny. Niestety mniej przyjemna część, czyli płacenie rachunku. Za te trzy kanapki zapłaciłem 108 zł, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o tą kanapkę, to nie było tu po prostu najdrożej. Lecimy dalej, ale myślę, że tym przerywnikiem możemy zrobić... Pokażemy im, co się stało pod rurkami? Ja już widzę tą kolejkę. Co żeś narobił, powiedz. Za czym ta kolejka? Za czym ta kolejka? Co pan nam zrobił? No nie chciałem, ja nie wiedziałem. No, ale... Jak widzicie, nikt nie przyszedł za bardzo. Saigonu narobili, dwa chłopaki, słuchaj człowieku, kolejka, godzina czekania, bo pan wypieka na bieżąco te rurki. Dotarliśmy właśnie do fabryki Norblina, niestety jest tu problem z parkowaniem dookoła, dlatego trzeba się zatrzymać na parkingu podziemnym. Pierwsza godzina, jedyne 10 zł. Cześć. Okay. Poprosimy Philly cheese steaka klasycznego na pewno. Jakiego byś chciał jeszcze spróbować? Wybierz mi. Weźmy wszystkie, czyli te trzy, tak? Ale to pachnie. To pachnie i wygląda już obłędnie moim zdaniem. Pewnie się zdziwiliście, dlaczego powiedziałem do pana, który tam pracuje, cześć. No nie będę ukrywał, byłem tu już kilkukrotnie. No i on nas zna, dlatego też już byłem z nim na cześć. Ja jeszcze byłem tutaj przed Stanami, więc chciałem najpierw zjeść tego Philly cheese steaka oryginalnego w Stanach, a dopiero potem wziąć je za serię taką w Polsce. Mamy tutaj Philly cheese steak oryginalny. Mamy tak zwany z pieczarką oraz jalapeno na ostro. Ale zacznijmy sobie może od tego oryginalnego. No widzę, że tutaj bułeczka jest mięciutka, ale jest też mocno przypieczona, ale proszę państwa, ta bułka tutaj naprawdę bardzo dużo waży. Ciężka jest, człowieku, ciężka. Cholera, ja. No, taka niby mała bułeczka, a troszkę waży. Tutaj jest w ogóle ta wersja z papryką i ona jest tak robiona tutaj oryginalnie. Widzę bardzo dużo sera, bardzo dużo mięsa. Jest jeszcze sosik. Philly cheese steak classic. Wjeżdżam. No, tutaj jest ten efekt, który miał miejsce w pierwszym Philly cheese steaku. Jest bardzo, bardzo ciepły. Gryziesz i aż parzy w ustach. To dobrze, taka ciepła pożywna kanapka akurat na taką pogodę. No tak. To jest idealny posiłek na jesienne wieczory. No, okay. Do tego, wiesz, pumpkin spice latte, później jakieś grzane wino, coś tego. Randka, marzeń. Tutaj jest zdecydowanie dużo więcej papryki niż w każdym innym. Mi to jakoś specjalnie nie przeszkadza. Jeśli tej papryki by tu nie było, też by to nic nie zmieniło jak dla mnie. No ale wiadomo, papryka zawsze dodatkowo jakiś smak tutaj dodaje.
tu jest porównywalnie jak w tym pierwszym miejscu, w którym byliśmy. To mięso jest bardzo delikatne. Nie jest tak twarde jak w tym lokalu, w którym byliśmy jeszcze przed chwilą. Naprawdę ten Philly Cheese Steak bardzo mi smakuje. A! Gący, gący. Ale to jest naładowane tym mięsem tutaj. Tutaj jest naprawdę bardzo dużo tego farszu. Ten pierwszy, którego dzisiaj jedliśmy, też był bardzo dobry. Tutaj jest chyba inny ser, ponieważ ten jest bardziej żółty, a tamten był pomarańczowy, czyli tam był cheddar, a tutaj jest jakiś inny ser po prostu. Naprawdę, ten klasyczny bardzo mi smakuje. Ciekawe jak ten z pieczarką. Nigdy takiego nie jadłem, nigdy nie zamawiałem. Zazwyczaj zamawiałem sobie te klasyczne po prostu. Ta bułka tutaj jest najbardziej taka puszysta i ona też nie jest najdłuższa, bo tamte były dłuższe delikatnie, a ta jest taka w szerokość bardziej idzie. Wiesz o co chodzi, bratku? Ale no farszu zobacz ile tu jest. I to zobacz jak się kopci. To wygląda jak to z tyłu Witka. Mamy w Warszawie coś lepszego niż Witka. Trzeba dobrze podmuchać, bo ten ser i to mięso takie gorące. Jak to działa? Jak to smakuje? Jak to wchodzi? Ten z tą pieczarką, taki trochę pod zapiekankę, trochę pod tosta takiego właśnie u Witka, gdzie te pieczarki są w środku. Ewidentnie czuć tutaj ten smak pieczarek. Daje to właśnie taki posmak trochę zapiekankowy. Nie wiem, czy do końca mi to odpowiada po prostu. Chyba wolałbym tego klasycznego. W tym też mamy oczywiście paprykę. Ta kanapka jest taka sama jak ta pierwsza, tylko że ma dodatek tych pieczarek. Jeśli lubicie pieczarki, na pewno wam to będzie smakowało. Aczkolwiek jeśli chcecie na pewno spróbować pierwszy raz, polecałbym wziąć sobie klasyczny. Ponieważ tutaj już jest taka mieszanka tych smaków, nie każdemu to może odpowiadać. Uważam, że ten klasyczek na pierwszy raz jest odpowiedni. Sprawdźmy sobie tutaj tego mocarza. Porządnie są tutaj napchane tym farszem. Czujesz się odurzony już tym Philly Cheese Steakiem? Mhm. Tutaj on już nie jest tak gorący, ale jest ostry. Ostry? Piecze. Klasyczny, 37 zł, z pieczarkami i z jalapeno po 38. Tym pierwszym, którego dzisiaj jedliśmy, to mięso z serem i z tą cebulą tworzyło jedność. Tutaj jest tak, że jesz oddzielnie mięso. Każdy składnik jest jakby oddzielnie, czujesz go. Najwięcej mięsa na pewno tutaj jest. I tutaj jest takie najbardziej poczucie, że jesz kanapkę z tym mięchem. Czujesz to mięcho najbardziej. Ja chyba wolę właśnie taką wersję, w której się to skleja fajnie. Tutaj czuję oddzielnie każdy składnik i nie wiem, czy to jest lepsze w sumie. Na plus cena, bo to kosztuje tyle samo, co ten pierwszy, tak? Tak jest. Jestem ciekaw tego ostrego, ale również tej pieczarki, bo połączenie pieczarek z serem chyba każdy zna. Dobrze wiecie, że kochamy zapiekanki, więc myślę, że to może być tylko lepsze od tego. Bo to się różni tylko tym, że to ma pieczarki, tak? Tak jest. Intensywne te grzyby. One nic tutaj nie odejmują tej kanapce, pieczareczki. Jedynie dodają, ale nadal to jest tak, że przez te proporcje trochę się czuję tak, jakbym jadł po prostu mięso i obok miał pieczarki i ser. Nie wiem, ta pierwsza kompozycja i nawet chyba w tym drugim barze, w tym Hollywoodzie jakoś mi lepiej wchodziła. Tutaj na pewno jest dobre pieczywo. Mięso również jest dobre. Najbardziej delikatne, najbardziej takie komfortowe do jedzenia było to pierwsze w elektrowni Powiśla. Ja w tym miejscu byłem dwa razy. Raz byłem właśnie jak były te chłopaki i oni zrobili mi dobrze. Później jak przyszedłem tutaj drugi raz, no bo wiedziałem, że tutaj jest dobrze, no to się troszkę zraziłem, ponieważ dużo niepożądanych takich elementów w tym mięsie było. Takie było żylaste, gdzieś takie a la chrząstki, coś takiego. Teraz dajemy tak naprawdę trzecią szansę temu miejscu. W mojej połówce nie było nic takiego, żeby to mięso było jakieś twardawe albo nie do pogryzienia. To jest do pogryzienia, oczywiście, że jest. Chodzi mi o to, że w elektrowni Powiśle mięso było najdelikatniejsze. W drugim barze, w tym Hollywoodzie, widziałem nawet jak pan to robił na tej płycie grillowej, to były takie kosteczki tego mięsa. Tutaj znowu są paski, ale takie grube, tak jakbyś miał grubo, mega grubo skrojonego kebaba. Chociaż jak teraz sobie tak myślę, to rzeczywiście może chętniej poszedłbym do tego pierwszego miejsca. Niekoniecznie tutaj dawał Hollywooda na drugie miejsce, no ale te miejsca na równi. Te miejsca są bardzo podobne do siebie. Wiadomo, że inne kompozycje też możesz tutaj dostać, nie? Tam były jakieś Hollywood Special i tak dalej. Tutaj są tylko te trzy wersje do wyboru. Jeśli dobrze pamiętam, Philly Finest, ten pierwszy lokal, no tam jest takie najbardziej zbliżony też do Filadelfii, wam powiem, ponieważ w Filadelfii nie ma żadnych farszy i nie ma nic. Jest tak naprawdę sama bułka, ser i mięso. Po zjedzeniu tych wszystkich w jednym z lokali bym powiedział mola i byłby to właśnie ten pierwszy lokal, tak myślę. Tam grało wszystko. Tu coś jest gorsze, tu coś jest lepsze. Już się doszukujemy. Tam bierzesz gryza i masz wszystko. Jest super. Jeśli chcielibyście zobaczyć kolejny odcinek, bo uważam, że dużo lokali jeszcze z amerykańską kuchnią ma takie kanapki w swojej ofercie, to dajcie oczywiście o tym znać w komentarzu. Zrobimy kolejny odcinek takiej serii. A ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Dajcie suba na tym kanale, łapkę w górę i widzimy się w następnych materiałach. No hej. Hej pa. Pa pa, hej.